Do końca tego miesiąca będą tu jeszcze mogli mieszkańcy przychodzić i dokonywać zakupów, natomiast już od 1 grudnia, od następnego miesiąca będzie funkcjonowało targowisko zastępcze, a tu rozpoczną się prace. W ramach tej przebudowy zostanie wykonana nowa instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza elektryczne. W północno-zachodniej części, w narożniku, na wjeździe targowiska, będzie wybudowany parterowy budynek administracyjno-socjalny wraz z toaletami, w tym z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W centralnej części targowiska, mniej więcej tutaj właśnie jak stoimy, zostanie wykonana wiata stalowa o powierzchni około 900 m2. Kolejną rzeczą, którą tutaj wykonamy, będzie nowe ogrodzenie, będą tereny zielone, będą nasadzenia, a także utwardzony nowy plac z kostki betonowej typu Polbruk.